Siemanko ludziska, z tej strony Matsu i witam was w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się we Francji, żeby przebudować zespół Olympique Marsylia, drużynę, która w prawdziwym życiu w sezonie 22-23 zajęła trzecie miejsce w ligowej stawce. Na mistrzostwo szans nie mieli, olbrzymia strata, czy do PSG, czy do Lens. Bardziej musieli się bronić, jeśli chodzi o to trzecie miejsce, ale ostatecznie je utrzymali. Tutaj w tej przebudowie zdecydowanie chcemy poprawić ten wynik i damy z siebie wszystko, by to osiągnąć. Za moment zaprezentuję wam nasz podstawowy skład, który, jak widzicie, prezentuje się całkiem przyzwoicie, chociaż moim zdaniem wymaga wzmocnień, żeby realnie walczyć o najwyższe lokaty we Francji. A jeśli chodzi o cele na ten sezon, to możemy zobaczyć sobie m.in. sukces międzynarodowy, czyli ćwierćfinał Ligi Mistrzów, czy sukces krajowy, wygrać ligę. Powalczymy. Niecałe 38 milionów budżetu. Jest to przyzwoity budżet, ale chciałby się odrobinę więcej, więc Rongier odchodzi za 25 milionów do Newcastle. Ta drużyna ma pieniądze i trochę, jak widać, nam dosypała. Balerdi do Benfiki za 11,5 miliona. Nie są to oszałamiające pieniądze, ale pomogą w transferach. Mamy 70, teraz to już wygląda zdecydowanie lepiej, więc czas na zakupy. Jak widać, potrzebujemy nowego stopera. Przydałby się nam też ktoś do środka pola, no bo co by nie mówić, na tych pozycjach mamy braki i czas je wzmocnić. Aidara kupiony, jak widać, za 21 milionów z Lipska. Tam nie odgrywał czołowej roli, a u nas może być naprawdę świetnym środkowym pomocnikiem i na pewno się odnajdzie. Aidu kupiony za 20 milionów z Celty Vigo. Jest to, myślę, dobry stoper, który będzie idealnie pasował do naszej formacji. I jeszcze kupujemy Ndike. Oddaliśmy Kolasinacza, dopłaciliśmy 11 milionów, miał krótki kontrakt, co bezwzględnie udało się wykorzystać. I mamy kozaka na środku obrony. No i turniej przedsezonowy również wygrany. Będzie tam jakiś mały wpływ do budżetu, to zawsze cieszy, ale najbardziej cieszy sukces sportowy, bo to na pewno podbuduje nas przed zbliżającym się sezonem. A jeśli chodzi o ten zbliżający się sezon, to jeszcze możemy pozyskać kogoś na pozycję środkowego napastnika, czy tam bardziej SPO. I wybór pada na Firmino. Veretout plus 11 milionów i Liverpool rozstaje się ze swoim piłkarzem. Też miał krótki kontrakt, dzięki czemu ta cena też była bardzo atrakcyjna. I tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Kto będzie naszym rywalem? Toulouse, czyli rywal, którego spokojnie jesteśmy w stanie ograć. I pokażmy to na boisku. No jak widzimy, piłka w polu karnym 1-0. Tak jest, Malinowski, 13 minuta i Marsylia już na prowadzeniu. Jest centra na pole karne, 2-0, tak jest, Roberto Firmino, debiut marzeń, 40 minuta i pierwsza bramka dla naszego zespołu. Broń bramkarz, złe wybicie, 3-0, ależ Guendouzi tutaj musiał tylko dołożyć nogę, by strzelić do pustej bramki. No i dokonujemy zmian, no bo wynik tego spotkania jest rozstrzygnięty, chociaż Toulouse jest innego zdania. Atakują kontaktowo, nie, do kontaktowej jeszcze daleko, ale Alderger daje jeszcze im jakiekolwiek nadzieje. Ale my chcemy tę nadzieję szybko zabić. 4-1 po krótkim Vitinha. 86 minuta, świetne wejście z ławki rezerwowych. Jeszcze Toulouse stara się zaatakować, ale nic im z tego nie wychodzi. Wygrywamy 4-1 w pierwszej kolejce. No i wygrywamy w bardzo prestiżowym meczu z Lens. Tym razem nie załatwił nas Frankowski. Hernandez do United, Emerick Laporte do Juventusu i Bastoni do Atletico. To były najgłośniejsze transfery letniego okna. Sporo się działo u nas również i skład bardzo dobrze wzmocniliśmy. Eintracht, Tottenham, Sporting, najbardziej wyrównana grupa w Lidze Mistrzów. Bez topowej drużyny Sporting tutaj i remis 0-0 w pierwszej kolejce nie wróży nic dobrego, ale wygrywamy za to z Eintrachtem 2-1 i to już jest zdecydowanie lepszy wynik. No i tutaj wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży. Jest bardzo proste, a jednak przyda się podbić tą ocenę menadżera, bo jak widzicie, na razie wszystko układa się fenomenalnie i oby tak pozostało. Więc tutaj przenosimy dwóch piłkarzy do drużyny seniorów, wykonujemy zadanie i mamy z tym święty spokój. No i tutaj porażka niestety z Tottenhamem. Bramki Malinowskiego i Firmino były jedynie na otarcie łez. No ale jesteśmy za to liderem po 10 kolejkach. 26 punktów na koncie, drugie PSG, trzecie Monaco. Więc jak widać, te drużyny nadają prym, jeśli chodzi o rozgrywki Ligue 1. A na samym dnie znajduje się drużyna Clermont. Więc w prawdziwym życiu idzie im dużo, poszło im dużo lepiej, bo tutaj zaledwie jeden punkt na koncie. To jest jakiś dramat. No i znowu porażka z Tottenhamem. Zdecydowanie ta drużyna jest poza naszym zasięgiem. Ale wygrywamy ze Sportingiem, Malinowski razy dwa. Dla nich Paulinho.
No i jak widzicie na kolejkę przed końcem, nic nie zależy od nas. Nawet zwycięstwo z Frankfurtem może nam nie dać awansu do dalszych zmagań w Lidze Mistrzów, ale dajmy sobie szansę, zagrajmy na całego. I jak będzie? 1-0 dla Marsylii, co oznacza, że spadamy do Ligi Europy. Sporting pokonał Tottenham, Tottenham pierwszy, drugi Sporting, a my zagramy w Lidze Europy. I trafiamy na Trabzonspor, więc co by nie mówić, świetne losowanie i oby się udało to wykorzystać. No i tutaj odwołany piłkarz Leon Bailey przez Manchester United nie dostawał szans na grę, więc Czerwone Diabły wróciły go do siebie, a PSG jest liderem jeśli chodzi o ligę. Spadliśmy z dużą stratą 8 punktów na drugie miejsce, trzecie Monaco. Oj, zdecydowanie ta tabela ligowa mi się nie podoba, chciałbym być na samym szczycie. A do tego szczytu bardzo daleko Clermont Foot, 6 punktów po 20 kolejkach. Francuski Paderborn rodzi się na naszych oczach. No i zimowe okno już bez naszych ruchów, bo nie mieliśmy za bardzo pieniędzy. A jeśli chodzi o Europę, Partey do Atletico, Saint-Maximin do Barcelony i David Garcia do Bayeru Leverkusen. No i 4-0 w pierwszym meczu. Jest ta złość po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Pokonujemy Trabzon, a w drugim meczu spokojnie 2-1. Już ten awans nie był zagrożony, więc zagraliśmy na pół gwizdka, a i tak wygraliśmy. Tak prezentują się pozostałe wyniki rundy wstępnej. Dzięki temu w 1/8 finału zmierzymy się z Bragą, więc jest to drużyna spokojnie w naszym zasięgu. I wygrywamy 2-1 u siebie. Jak widać, polubiliśmy ten wynik. Jeszcze spotkanie rewanżowe, wygrane również 2-1, 4-2 w dwóch meczu. I to oznacza spokojny awans do ćwierćfinału Ligi Europy. Jest tam choćby Roma, Lazio, Sevilla. Czy kto jeszcze tam będzie? Sprawdzimy za moment. Rangersi, a my trafiamy na drużynę ze Szkocji właśnie. Perfekcyjne losowanie. A po 30 kolejkach zrównaliśmy się punktami z Paris Saint-Germain, ale mamy gorszy bilans bramkowy. Zobaczmy też pozostałą część tabeli, jak tam spisuje się Clermont Foot, czyli nasz faworyt, jeśli chodzi o tą przebudowę. 13 punktów na koncie, no co by nie mówić, wielkie odrodzenie na ostatnim miejscu. A taki mamy podstawowy skład. 2-0 z ekipą Glasgow Rangers, więc lepszy wynik niż w poprzednich spotkaniach. A rewanż Szkocji to formalność, 3-0, 5-0 w dwóch meczu. Idziemy jak burza, jeśli chodzi o te europejskie puchary. Oczywiście niższej kategorii, dalej gra Apoel, Dynamo Kijów i Lazio. A my zmierzymy się z drużyną, którą? No właśnie, Dynamo Kijów. Więc dość dobre losowanie. I wygrywamy u siebie 3-1. I finał stoi przed nami otworem, tylko jest rewanż. A jak pójdzie? W międzyczasie wygrywamy z Lens 2-1, więc to my rządzimy w tym regionie Francji. Przegrywamy, ale jest to porażka, która daje awans do wielkiego finału, więc nas zdecydowanie nie martwi. Tam zagramy z Lazio, które spokojnie uporało się z Apoelem. I czeka nas francusko-włoski finał. Pokażmy, kto góruje. No i jeszcze nasza przygoda w Pucharze Francji. Nie braliśmy udziału w pierwszej rundzie, w drugiej, w 1/16 finału pokonaliśmy Auxerre aż 4-0, potem Grenoble Foot w tym samym rozmiarze, w ćwierćfinale 3-2 Caen, w półfinale jest Strasbourg, a w finale zagramy z Paris Saint-Germain. A po 37 kolejkach znowu nic nie zależy od nas. Ostatnia kolejka, drugie miejsce. Musi przegrać Paryż, my musimy wygrać. Gramy z Monaco i w tej ostatniej kolejce przegrywamy 1-2. Marzenia o mistrzostwie prysły. Ale nawet jakbyśmy wygrali, to i tak tego mistrzostwa byśmy nie zdobyli. Mistrzem Paris Saint-Germain, 90 punktów Marsylii nie wystarczyło do mistrzostwa. Trzecie Monaco, czwarte Lens. Piąty Olympique Lyon, z ligą żegnają się Angers, Troyes, Ajaccio i Clermont Foot. Jak widzimy, Kylian Mbappé, 33 bramki w 38 spotkaniach, król strzelców, Honoré i Mendes najlepsi asystenci, a w czystych kątach rządzi Gianluigi Donnarumma. Jako że przegraliśmy mistrzostwo, to odbijmy to sobie w finale Ligi Europy. Gramy z Lazio i pokażmy, kto jest lepszym na boisku. No jak widzimy, Marsylia w natarciu 1-0, Vitinha świetnie to uderzył z pola karnego, 5 minuta i Portugalczyk daje nam prowadzenie. Ale jak widzimy, to nie koniec naszych popisów, 2-0, tak jest, Vitinha, to jest jego wieczór, 60 minuta i pewne prowadzenie. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi coś wnieśli do gry. Lazio ma rzut rożny, krótko rozegrany. Kontakt, niestety kontakt, Ciro Immobile, magiczna 69 minuta. I Lazio ma nadzieję.
Obyśmy szybko zabili im to nadzieję. Ostatnia akcja tego spotkania. Tracimy piłkę, ale nie tracimy pucharu. Pokonujemy Lazio 2-1 i Liga Europy należy do nas. Byliśmy smutni, gdy odpadaliśmy z Ligi Mistrzów, ale się opłaciło. Fekir 12 bramek w 9 meczach, coś niesamowitego. A i tak jego drużyna pucharu nie zdobyła. Alberto i Cataldi najlepsi asystenci, a w czystych kątach rządzi Ramsdale i Buszczan. No i jeszcze przed nami finał Pucharu Francji. Naszym rywalem jest Paris Saint-Germain. Przegraliśmy mistrzostwo, obyśmy nie przegrali pucharu, ale to Paryżanie w natarciu 1-0. Mendes niestety dobrze to uderzył z pola karnego. No i Portugalczyk w 9 minucie daje prowadzenie. A i przejęcie tej piłki źle tutaj rozegraliśmy. 2-0 Ekitike. Niestety 44 minuta i nic nie układa się po naszej myśli. No i dokonujemy zmian. W tym momencie nie mamy już nic do stracenia, musimy atakować. Ostatnia akcja tego spotkania. I 3-0 Mbappé. Co za farfocel Paulo Lopeza. Ja w to nie wierzę. No i porażka, porażka w finale Pucharu Francji 3-0, a ta ostatnia bramka to istne kuriozum. Na arenie międzynarodowej cudowny sezon, na krajowej pozostaje wielki niedosyt. Malinowski najlepszym strzelcem, Malinowski najlepszym asystentem. Wiadomo, nie mógł być najlepszym bramkarzem, bo tutaj najlepszy jest Donnarumma. I tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Myślę, że nasze transfery w miarę się opłaciły. Dika ładnie się rozwinął, podobnie jak Aidu. Aidara, no, mógł się lepiej rozwinąć, a Firmino utrzymał w miarę fajny overall. Więc na pewno te transfery się opłaciły i na całkiem niezłe wyniki pozwoliły. I zobaczmy, kto miał najwięcej występów dla naszej drużyny. Lopez, Mbemba, Aidara, Guendouzi i to tyle. W bramkach rządzi Malinowski, drugi Vitinha, a trzeci Klaus. Asysty najlepszy Guendouzi, drugi wraz z Malinowskim, a trzeci Firmino. No i zobaczmy rozgrywki Ligue 2. Kto tam spisał się najlepiej? Sochaux na drugim miejscu, Saint-Étienne, trzecie Caen, a na czwartym miejscu Paris FC. Niewiele mecz zabrakło, no ale jednak nie udało się. A gdy spojrzymy na samo dno, to zobaczymy tam taką drużynę jak Pau FC. No a jeśli chodzi o, nazwijmy to ładnie, cele zarządu, nie wszystkie niestety udało się spełnić, ale myślę, że całkiem sporo tam osiągnęliśmy, ale nie na rynku krajowym. No i zobaczmy europejskie puchary, których nie wygraliśmy. Zaczynając od super pucharu dla Real Madryt, który ogrywa 2-0 Eintracht. Liga Konferencji dla Villarreal, pokonali West Ham. Liga Mistrzów dla Bayernu, pokonali po rzutach karnych Juventus. A jeśli chodzi o nas, przegraliśmy z Paris Saint-Germain w finale Pucharu Francji. Przegraliśmy w walce o mistrzostwo z Paris Saint-Germain. Ale na szczęście w Lidze Europy nie trafiliśmy na Paris Saint-Germain, więc udało nam się zdobyć Ligę Europy, spadając z Ligi Mistrzów. Słodko-gorzki sezon. Na arenie krajowej troszeczkę zabrakło, ale za to na arenie międzynarodowej osiągnęliśmy coś naprawdę fajnego. Zdobyliśmy jeden z trzech europejskich pucharów, które można wygrać w takim regularnym sezonie. Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji. Nie jest to ten najbardziej prestiżowy, jeśli chodzi o nas. Nie jest to ten najmniej prestiżowy. Jest to ten taki pośrodku. I taką drużyną jesteśmy. Nie topową, nie badziewną, ale taką drużyną, która w takim środkowym pucharze spokojnie może powalczyć. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!